jak mieć poczucie wolności w relacjach z innymi. W relacjach z klientami, z przełożonymi, z kolegami, z koleżankami. Takie wewnętrzne poczucie wolności, że robię co mam do roboty, ale robię to na moich zasadach. Czy jest to możliwe? Myślę, że jest. Odwołamy się tutaj do kilku pozycji książkowych, odwołamy się do kilku tematów. Ja się nazywam Bernard Fruga, jeśli chodzi o pozycje książkowe. Nie będziemy się do nich odwoływać, ale polecam. Izrikus, pogodne przywództwo, tam jest co nieco o poszukiwaniu wewnętrznej wolności. Więcej znajdziesz na mojej stronie fruga.net. A teraz już do tematu. Do tematu wolności. Ja rozpocznę od takiej książeczki, którą kupiłem wiele lat temu, chyba jeszcze na studiach w latach 90., ile dobrze pamiętam. I tam mnie uderzyła jedna króciutka opowieść, która idealnie pasuje do tematu, jak szukać wolności. Jak pozwolić sobie na zbudowanie życia wolnego. Posłuchajcie. Filozof Diogenes jadł soczewicę na kolację. Zobaczył go filozof Arystyp, który żył wygodnie za cenę pochlebiania królowi. Arystyp zwrócił się do niego. Gdybyś się nauczył być poddanym królowi, nie musiałbyś jeść tej dziadowskiej soczewicy. Na to odpowiedział Diogenes. Gdybyś ty się był nauczył jeść soczewicę, nie musiałbyś przypochlebiać się królowi. Właśnie. Diogenes miał poczucie wolności, bo nie musiał przypochlebiać się królowi. Jadł soczewicę, tak? Arystyp uważał soczewicę za dziadowskie jedzenie. On lubił wygodne życie, a mógł się przypochlebiać królowi. Jego poczucie wolności, niezależności nie było dla niego aż tak ważne jak pełny brzuch. Wydaje się, że to jest jeden dobry trop. Czyli jeżeli nie dam się uzależnić różnym rozkoszom, marzeniom, jakiemuś luksusom zupełnie zbytkom niepotrzebnym, które koniec końców nas zniewalają, to może być trop. To może być trop powiedzenia sobie, przecież nie będę miał samochodu, to pojadę rowerem, tak? Nie będę miał na samolot, spędzę wakacje w ogródku, tak? Tego typu diogenezowskie poczucie wolności. Ale jest jeszcze inny trop wolności, już nie taki starożytny, ale zupełnie współczesny. Słyszałem z ust jakiegoś doradcy biznesowego stwierdzenie, że wolność kryje się w dyscyplinie. Oj, to już chyba brzmi bardzo militarnie. No zabawne, ten facet był emerytowanym żołnierzem, także to naturalny jego sposób myślenia. Jego koncepcja wolności mówiła o tym, że jeżeli będę od siebie wymagał, wstawał o 5 rano, dbał o siebie, ćwiczył, miał porządek dnia, miał uporządkowane wszystko, to będę miał tyle zasobów czasowych, fizycznych, duchowych, żeby realizować swoje marzenia, że to mi da pełnię wolności. No to już trudny temat, co? Wolność się nam kojarzy z tym, że no, jestem wolny. Robię, co chcę, albo nie robię, czego nie chcę. A on mówi, tak, wolność będzie w tym, jak przymusisz się do tego, żeby pracować nad swoim charakterem. Taki, można powiedzieć, słodki przymus. No to poszukajmy jakiegoś złotego środka. Tu jeszcze pamiętam trzecią książkę pod tytułem Antifragile, czyli antykruchość. Ta koncepcja, która mówiła o tym, że albo są ludzie czy przedmioty, którzy są takimi kruszynkami i jakiekolwiek zmartwienie, problem po prostu, oni w pył, załamują się, czują się nikim, albo z drugiej strony tacy twardzi, ogromni, tacy, że są praktycznie niezatapialni, że cokolwiek by nie uderzysz, to po prostu po nich spłynie, mają grubą skórę, mają grube zasoby. I ta koncepcja antykruchości, antyfragile, mówiła, ale znajdź trzecią drogę, czyli bądź antykruchy, inaczej mówiąc, tak funkcjonuj w relacjach z innymi, czy w budowaniu swojego biznesu, że jeżeli będą trudne sytuacje, wyzwania, to ty wręcz będziesz rosła w tych sytuacjach, dlatego że niewiele jest tego, co możesz stracić, niewielkie jest ryzyko tego, żeby trudna sytuacja cię gdzieś przyszpiliła i przytłoczyła. Teraz tak spoglądając na te trzy obrazki, obrazek Diogenesa, który jadł soczewicę i w tym miał wolność, obraz tego byłego komandosa, który w pracy nad charakterem widział wolność, i obraz antykruchości, czyli budowanie takich systemów, takich relacji, żeby nie było dużego ryzyka straty, bo nie masz zobowiązań, nie masz zasobów, nie masz tego wszystkiego, tych wszystkich przysadek, które mogą cię ściągnąć w dół.
teraz spróbujmy to przełożyć na takie nasze codzienne, proste życie, bo pewno tego filmu słuchasz gdzieś pod koniec dnia, albo w środku dnia, jesteś między spotkaniami, coś sprzedajesz, może coś załatwiasz, organizujesz jakieś spotkania, masz cele biznesowe realizować, a ja ci to jakąś filozofią, jakimś antyfragilem, jakimiś komandosami, jak to się przekłada na nasze codzienne, praktyczne życie, takie poszukiwanie wolności w tych relacjach biznesowych, które mamy. By się zastanowić, to każda z tych opowieści daje nam nutkę podpowiedzi. Kwestia Diogenesa, czyli jeżeli nie będę się łasił na różne dobra, zbytki, które korumpują moją duszę, które korumpują moje podejście do życia, czyli powiem sobie, jeżdżę dzisiaj BMW, to super, jutro będę jechał punciakiem, również super, nie ma znaczenia, to tylko samochód, prawda? Nie będę przymuszony przez nikogo do tego, żebym złamał swoje słowo, czy złamał swoje zasady, bo będę mógł mieć jakiś lepszy, luksusowy pojazd, tak? Czy lepszy bonus w firmie, w której działam. Kwestia charakteru, tak? Jeżeli popracuję nad tym, żeby wymagać od siebie, stworzę sobie oczywiście też obszary, żeby mieć więcej swobody, więcej luzu do decyzji, nawet takich decyzji, które mogą się wydawać decyzjami ryzykownymi, ale ja będę miał przestrzeń na tego typu decyzje. No i trzecia kwestia antykruchości, jest poniekąd bliska tej pierwszej, bliska temu podejściu Diogenesa i soczewicy. W momencie, gdy tak funkcjonuje, żeby mieć jak najmniej trudnych zobowiązań, które w sytuacji problemów doprowadzą mnie do dramatu, to jeżeli jest kryzys, jest trudna sytuacja, to ja mam wolność szukania okazji w tych sytuacjach, w tych relacjach. Czy to jest mały kryzys w relacji z klientem, klient nie będzie chciał z mną pracować, albo będzie niezadowolony, albo ja będę chciał pracować z innym klientem, no w tym momencie mając tą wolność manewru mogę robić to, jaką mam wizję działania. To takie moje inspiracje, takie moje światełka dla ciebie, jeśli chodzi o poszukiwanie wolności. Może sięgniesz też po te pozycje, które rekomendowałem. I mam nadzieję, że masz w swoim życiu poczucie, że sobie dobrze żyjesz, że jesteś osobą wolną, że mimo tych zobowiązań, mimo tych obowiązków, które masz, to masz poczucie wolności. Masz poczucie, że robisz to, co chcesz robić, a nie robisz tego, czego nie chcesz robić. W moim życiu poczucie wolności jest ważne. Jest takim mocnym motorem, takim motywatorem do działania. Dzięki temu, że mam poczucie wolności, mam energię do działania. Jeżeli masz podobnie jak ja, to pracuj nad tym klejnotem, nad tym drogim kamieniem o nazwie wolność, poczucie wolności, wolność, takie ustawienie się do życia w taki sposób, żeby budować sobie te pokłady wolności. Pogodnie cię pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.